Jest tyle zwierząt na świecie, a tylko słoń ma taką długą trąbę. Zastanawialiście się dlaczego? Po co słoń ma taką długą trąbę i do czego ona służy? Do picia. Bo to jest jego nos. Żeby pić. I się bawią. No, trąbami się przebija. Może się chronić. Biją się tak. Tak trąbami. Żeby psikać wodą. Wypijać wody, no i zrobić fontannę. Żeby trąbił. Dać wodę do niej i... Trąbia jest jako nos. Ma na samym końcu, czyli tak jak my, tylko że mamy tylko że słonie mają trochę dłuższe od nas trąby, to tam jest taka płaska pofujestia, tak jak tu na moim palcu, to tam ma nóż. Po co słoń ma taką długą trąbę i do czego ona służy? Trąba słonia to taki nos, który pomaga w oddychaniu, wąchaniu, piciu wody i kąpieli. Słoń używa swojej trąby do zdobywania pożywienia i sięga po liście i gałęzie z najwyższych partii drzew. A wiecie, że do tej trąby słoń może wessać aż 5 litrów wody i wlać ją sobie do pyszczka. Tak, wiem.